Witam serdecznie. Tak, widać na załączonym obrazeczku. Znajdujemy się w Kingston, tam gdzie żeśmy skończyli poprzedni odcinek w naszej grze Black Flag, czyli Assassin's Creed Black Flag, czyli Czarna Flaga. No i dobra, i co teraz nasz pirat Edward ma do zrobienia? Mamy tutaj rozpoczęcie kolejnej misji. Wszystko uzupełniłem w tym czasie i jesteśmy dokładnie tu, gdzie żeśmy skończyli. I zobaczmy, na czym ta misja ma polegać. Here's how it goes. Torres meets with Prince, carrying a portion of the ransom, saying the rest is close behind. When we see the Sage, you bring in the rest of the gold, make the swap, and get out. I'll be watching all from close by. No, Kenway, you run this scheme alone, at the risk of losing the faith of your crew. It makes me ill to think of you bartering with that wretched slaver. Come on, mate. Once we have the Sage, we'll all be rich. Not if young Master Kid gets to him first. Kid? Jesus. That lad's here to kill him. Edward! What the hell are you doing here? I'm tailing these men to this... No to znaczy, że mamy śledzić. Tak jest. Ale jak my mamy śledzić, żeby... Jak tą bombę dymną się rzuca? F. Dobra, dostracimy ich z oczu. How long has it been since our last meeting, Senor Prince? A year? Near 18 months. You first described this Roberts fellow to me in November of 1715. You feeling all right? Hello, Miss. What a fine man. Ah, see. Much has changed in that short time, you know. None call me governor, for instance, for I quit that post last year. Ah, I was not aware. No dobra, wiemy jak tam rzucać tą bombą, bo to był problem z tą bombą. Najlepiej by było chować się po tu po krzakach. Tam mamy strzelca. To niedobrze. Therefore, to transmute a slave's soul from animal to man would be tantamount to inviting one's cattle to the dinner table. Forgive my impatience, but how far is it here? Quick, over there! Dobra, i widzimy, ale co oni się wracają? I believe all thinking, feeling men deserve respect and opportunity. Ah, you Spaniards. Your long ties to the Moors have diluted your blood and softened your hearts. This is not to say I believe in the natural equality of all races or sexes. Truly men with talent and intelligence should lead. But there is no true profit to be gained by the practice of slavery. In the short term, it makes us money, see. But in the long term, it will render us the victims of our own success. Ah, but you and I, sir, old as we are, will not live to see that. So I follow. Ah!
or virtue, if nothing else. Virtue? Oh, Torres. I have no wish to waste my day chattering about slaves and their pitiable condition. Let us conclude this transaction, then celebrate as friends. Podsłuchaj rozmowy, musimy tam wejść. You were a governor in Florida for a time. See, see. I am one of a number of civil servants in my family, a long line of politicians. I have always toyed with the idea of entering politics myself. Only I feel I have too much money and not enough years. Speaking of stories, Prince, I've heard it said you were with Henry Morgan the day he sacked Panama. 1671, was it? Oh, it's all true, yes. But let us not overesteem the honors forged and won on the battlefield. That was a deadly one, and a tremendous waste of coin and resources. No, tu mamy szelce gdzieś do góry. Many years after that I sheathed my sword in favor of a safer and yet more profitable venture. Capital and resources. That's where money is made. And sir, let me tell you, honor bought is more enjoyable than honor won, if it does. It wasn't until many years after that I sheathed my sword in favor of a far safer and yet more profitable venture. Capital and resources. That's where money is made. And sir, let me tell you, honor bought is more enjoyable than honor won, if a touch less permanent. No daleko żeśmy zaszli, tak po raz pierwszy z takim bieganiem i rzucaniem. Yes, just here. We must be on equal footing, you see. I don't trust Templars any more than you must trust me. No i co my będziemy się teraz zrobić? I don't know why I bother. For the money, I suppose. The vast sums of money. You say you came alone, Torres? Not alone, but certainly without colleagues. I took passage aboard a British merchant's brig. Ah. Now's the time. No. Not until we see the sage. Here's a quiet spot. I'll see the money. This is a portion of the ransom. The rest is close at hand. It pains me to traffic someone of my own race for profit, Mr. Torres. Tell me again, what has this Roberts fellow done to upset you? Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with? Perhaps another day. What? Next time, see to it that we are not followed. Deal with this! No to mamy walkę. You cocked up my kill, Kenway. For a better cause. Attack his
chance, man. I'm going after Prince. Kid, no! Złap teraz, no. Jim, stop! Jak ja mam go złapać? Silver! Come on, man! We can work this together! You have your chance. Stay your blade, kid! Wait! Się nam zrobiła dynamiczna akcja. Jim, stop! No złap go, jak go mam złapać? Mam go przewrócić. Nie wiem, dlaczego go nie przewróciłem. Przecież go doszedłem. No dobra. Kate, no! Jim, stop! Not this time, Kimwe. Wszyscy przeciwko nam. Silver. Come on, man. We can work this together. You have your chance. Stay your blade, kid. Wait. Jim, stop. No zejdź. No, wejdź na górę. Kurde. Boże, jak to wszystko jest. Nie mogę wejść na górę. Gdzie on jest? Dobra, powaliłem go. Damn you, old scratch! Keep your nutty hands off me! I can't let you kill those men, kid. Not until I found the sage. I've been stalking that pig for a week now, charting his moves, and here I find not one but two of my targets, and you rob me of both. Patience, man. You'll have your kills. When I locate the sage, you're helping me take Prince. Got that! No trochę poszło kiepsko, bo przy samej końcówce zmyliło mnie to, że powalenie raz jest na spacji, to tutaj było na E i tak to jakoś dziwnie wyszło, no ale dobra, w końcu zrobiliśmy. Myślałem, że będzie gorzej. Kiedyś ta misja mi strasznie dużo problemów stwarzała. Co my mamy teraz zrobić? Powinniśmy chyba dostać się i zabić któregoś z nich. Zobaczmy, jak na mapie to wygląda. No właśnie, mamy się dostać tutaj. Misja główna. W razie to wszystkie rzeczy sobie odpuścimy, które są po drodze. To przy okazji będziemy coś tam robili. Idziemy uzupełnić bomby dymne gdzieś w jakimś sklepiku. Nikogo na razie nie zabijamy, spokojnie. Tu gdzieś jest sklepik, jak widać. Chyba tutaj. Te bomby są bardzo dobre w takich właśnie momentach. Więc zobaczmy, co możemy sobie kupić. Amunicja i bomby dymne. I uzupełniamy na maksa. Okej, okay. To będzie wszystko, więcej nic nie potrzebujemy. Nam też bardzo miło. Dobra, idziemy. Coś ja pamiętam, że my musimy któregoś z nich zabić. I to chyba teraz pójdziemy to zrobić, abyśmy troszeczkę podgonili. Czy my tu przejdziemy, czy tutaj? Nie, no teren nie jest zastrzeżony jeszcze. Oni chyba w pewnych momentach zaczynają się
grupować strasznie mocno. A, musimy dojść do tego młyna. Czy my tu się dostaniemy? I teren jest już prawie, że prawie, ale nie jest jeszcze strzeżony. Na samej górze, no pięknie. Byśmy nie mieli co robić, tylko musimy aż tak wysoko wchodzić. No, nie ma tu przejścia, tędy nie wejdziemy? Nie. Nie wejdziemy. Nie jest tu przejście. Chyba to musimy tym iść. O właśnie. No, żeśmy chyba raz na to wchodzili, więc nie powinno być większego trudu. No. Kid, gdzieś ty się tutaj zapamiętał. Wouldn't you prefer meeting in a pub? I came to Kingston chasing a target. Getting pissed ain't a priority. We could work together on this, you know. It's Lawrence Prince you're after. I want his prisoner. We're after the sage as well, Edward. Careful who you cross. May the best man win. There's guards patrolling that property from end to end. Looks to me like they use bells to signal trouble. See there? We'll want to disable those before pushing too far. With so many men about, we can't rely on stealth alone, so I'll do what I can to distract and draw their attention, giving you a chance to cut them down. Ready? Your name's not James, is it? Not most days. Come on. No, mówię, że to jest dziewczyna. Kidówna, a nie kit. No, strzałek to na pewno będziemy musieli używać i uśpić. Uszkodź trzy dzwony. Dobra, tu chyba było wyjście stędy, żebyśmy zeskoczyli, a nie tam. Okej, okay, mamy trzy dzwony. I mamy już naprzeciwko siebie jakiś gości, których jeszcze nie widzimy, ale są. I tu kolejny gdzieś mamy. Jest, a go nie widzimy prawie, że o, właśnie. Dobra, sobie musimy wejść pierwszą. How is it you're a woman? Muszą się zacząć muszą bić. That needs explaining. Now I'm here to do a job. I'll let you be amused later. Czego mi tej reszty nie pokazuje? Na razie niech tutaj są wszyscy w kupie, poczekamy, aż oni się rozejdą. Zlecieli się, tylko nie wiem dlaczego mi cały czas znikają czerwone zaznaczenia. Tylko ten jeden cały czas jest, ta reszta mi znika. O, kopie, ty tam do mnie nie podchodź tutaj. A w końcu go załatwili. Niech sobie pobiegają wszyscy.
Coś go za szybko załatwili. I są, że poszukują czegoś. O, teraz ich widzimy, jak są rozstawieni. O, tego jeszcze jednego muszę załatwić. No dobra, ale teraz na chwilowo. Chodzi jak Messerschmitt. Dwie strzałki zmarnowane i nie trafiłem. Jest. Trafiony, zatopiony. Dobra, teraz już musimy przerzucić na usypiające. Takie proste, za dużo ich tutaj troszeczkę jest, a niektórzy są za blisko. To taka skradaneczka właśnie przed nami. Tamtego możemy uśpić, jak już tych wszystkich załatwimy na dole, bo musimy potem wejść na górę. Dobra, chyba tego pierwszego trzeba załatwić. Kolejnych, kurde. Trochę ich tu jest. O, i następny idzie. Jak widać, wszyscy są koło siebie zbyt blisko. Dalej, najlepiej tutaj to zróbmy. Gdzież oni są jeszcze? Tutaj są. Trzeba patrzeć, co robi ten do góry. Nie mogę teraz tu pójść, bo patrzy. Poszedł w bok. Hold it.
Trochę mnie zauważył, ale generalnie dobrze wyszło. To jest tak, że po prostu inteligencja tych wrogów jest trochę kiepska, bo jeżeli tylko jesteśmy w krzakach, nawet jeżeli wystajemy, to już oni nas nie widzą. Dobra, tamten coś zauważył i idzie tutaj. To jest niedobrze. Chciał alarm wzywać, widzicie. To jest właśnie to. Generalnie kiedyś jak grałem, to dużo czasu mi traciło to, że po prostu chowałem te zwłoki, ale my teraz nie będziemy ich chować. Po prostu będziemy ich eliminować. Dobra. Podświetlę sobie, czy gdzieś indziej nas ktoś nie będzie widział z tej okolicy. I chyba ten kwadracik już będziemy mieć wyczyszczony. Załatwimy tych dwóch i możemy pierwszy dzwon ściągać. Teraz tamtych dwóch z tamtej strony, bo tam będziemy myśli w tamtym kierunku. Tam jest dzwon. O, więc musimy sobie pójść tutaj. Kogo my tu mamy? Strach na wróble. I dlatego tak możemy po prostu coś tutaj. Ale ktoś tam chodzi. Parami chodzą. No, widzicie? Moment, i już mógł nas zauważyć. Tam jeszcze jeden stoi, ale ich jest tutaj. Trochę trzeba pokombinować, to nie jest takie proste. Trzeba swoje odczekać. Teraz nie możemy przeskoczyć, musimy poczekać, aż oni pójdą. Co, ja nie mogę ich zabić w ogóle? Jest to dziwne.
Musimy uciec. Trochę zamieszania narobiłem, ale chyba się udało. Musimy chwilę odczekać, bo nie uniknie nasze poszukiwanie. Trochę kiepsko. Myślałem, że już będzie, jak zostaliśmy wykryci, że już była akcja. Jednak tutaj można kontynuować. Na tą samą wieżę wszedł jakiś. No właśnie. Daleko. Trzeba być kochaniutki tu bliżej. Już nie trzeba. Nie, on ma tą, kurde, nie tą strzałkę mu dopasowałem. Dobra. On sam zginie. A może jeszcze będzie na kogoś tutaj strzelał. Nie, no zejdź, chłopie. To jest najgorsze, co może być. Daję, żeby szedł i on wchodzi na górę. Muszę dać, żeby ominął. Pomyliły mi się strzałeczki. No nie wiem dlaczego, ale dobra, to też pójdzie. Zaraz powinien zginąć. Okej, to idziemy co? W tamtym kierunku. Tam jest oszołomiony i szuka ofiary. Hey! Tak to jest, jak się pomyli strzałeczki. Dobra, on zaraz padnie, tylko to do końca wyjdzie i to jest dla niego wyrok śmierci. No, mamy zaciągnego. Ok. Tutaj taką aferę żeśmy rozpętali. Niepotrzebnie całkowicie. No zobaczmy, co my możemy tutaj zobaczyć teraz jeszcze. Zobaczmy, co możemy zobaczyć. Fajne, fajne. Tam do góry coś jest. Nawet dwóch. Bardzo ładnie. Tu jest jeszcze jeden. Jeszcze nie możemy dojść do tego. I tu idzie. Oj, oj, oj. Trochę ich jest. I dwóch strzelców bardzo mi przeszkadza niż... Ale tych najpierw trzeba załatwić. Oni powinni chodzić w regularnych odstępach, czyli powinien tu z powrotem przyjść jeszcze raz. My powinniśmy się przemieścić i powinniśmy go załatwić. Dobra. Powinien podejść teraz tutaj w naszym kierunku. No nie za bardzo możemy go teraz zaatakować, bo ten wyszedł i z góry na nas patrzy. Musimy wszystko czekać, aż będzie taki moment, że towarzystwo się ruszyło. Jeden, drugi. Zgasiliśmy to światło. Nie. Nie tędy. Mam usypiające. Musimy dwie usypiające poświęcić, żeby ich tam ściągnąć. Teraz musimy wejść na górę.
tym sposobem powinniśmy mieć drugą dzwonnicę. Trochę to wyszło dziwnie, ale dzięki temu szybciej, bo tak to byśmy dosyć długo tutaj musieli to wszystko robić. A w tym pościgu dosyć dużą grupę żeśmy się pozbyli. Chociaż było już tak, że dzwon zadzwonił i powinno być to, że jest koniec. No ale dobra, to jakieś są inne reguły w tej grze. Dobra, mamy tam. Mamy iść tam. Dobra, tu jest jedyna droga jakaś przez Teo. Tam jest jakiś dwór. Nikogo nie widać jak gdyby. Ale to jest wszystko złudne. Mamy przejście tutaj. O właśnie. Dobra, idziemy. To było dwóch. Gdzie jest ten drugi? Idzie gdzieś tutaj. Jakoś tam ten wzrok coś nam szwankuje lekko. Następny idzie. A ja go nie widzę i to jest najśmieszniejsze. Jest tutaj. Jest tak. Poszedł. Jest tu więcej niż ten jeden, także to nie jest tędy droga. Z tej strony idzie. Gdzie on tu się zjawił nagle? No i rozpoznanie pokazuje, że trzeba chwilę odczekać. Jeden za drugim chodzi, widzicie? Nie ma takiego momentu, co by... I tak, jak ten będzie ruszał, to tutaj z tej strony nadchodzi kolejny. Trzeba się wycofać i z innej strony tutaj to zaatakować. Ale muszę znaleźć moment, w którym będę mógł wyjść. Że mnie ani góra, ani bok, ani tutaj są wszyscy tak jakoś mam, że jestem na widoku. No, chyba teraz był ten moment. Nie, już nie zdążę. Chciałem tak zrobić, bo inaczej by może pobiegł, żeby włączyć alarm, a ja nie mogę na razie im jeszcze pozwolić na bieganie.
kolejny tu idzie. Interloper, raise the alarm! Dobra, spotkać się z żeńcem możemy, ale my musimy tutaj ich spozorować. Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Nie dojdzie tam. No dobra, zobaczmy tylko tego jeszcze gościa do góry i pójdziemy tam się spotkać z Jamesem Kidem. Następny do alarmu. Ten strzelec nie wiem, czy będzie mi do czegoś jeszcze potrzebny, czy nie, co sobie go odpuśćmy już. Aleśmy prawie wszystkich pozałatwiali. Zostało nam tylko tu jeden. Halt! Stand your ground! Please, I've been shot. I need aid. Christ, Thompson, look at her. She's hurt. Dreadfully, sir. I'm poorly. All right. And faint. Take an arm, lass. Bless you, lads. I droga wolna. Wchodzimy do pałacu. I mamy odszukać Prinsa. I gdzie my go mamy szukać? No dobra, wszystko ładnie, pięknie, tylko jak my mamy teraz przejść, z której strony zaczynać? Mamy wejść na górę, żeby sobie zrobić, otworzyć. Teraz są czujni, musimy chwilę odczekać, aż spadnie im. No właśnie. I chyba pójdziemy tu lewą stroną. Tam jakiś patrol jest, ale my musimy sobie go ominąć.
Dobra, patrol poszedł. Podświetlmy go, bo ja muszę widzieć, w którą kierunku patrzy. No i dlaczego on się nie chce poświetlić? Muszę widzieć, o. Dobra, tu idzie drugi, to może jednak tędy wejdziemy. Trzeba wejść do środka? Chyba nie, chyba on nie jest tu w środku. Albo i może... Nie mogę wyjść. Na pierwsze, no ten, dobra. Pięterko. Tylko ja najpierw chciałbym sobie wejść nie na pięterko, tylko tutaj. O. Zrobić synchronizację. Jeżeli mi wyświetlało, co mam tu jeszcze do zrobienia. Dzwon alarmowy, tam jestem. No dobra, chodźmy tam. Nie to, aj. Mamy żołnierzyka jednego. Ciekawy jestem, czy ja się wyrobię w nakazanym mi okresie czasu. Dziwne jest to, że nie mogę ani przejść w tą, ani w tą. Chcę tutaj przejść oknem. Skrzynek Kingston. Tu chyba go nie ma. To jest tylko takie przejście. On jest chyba tam gdzieś w Altance, ile ja dobrze pamiętam. Chyba tam gdzieś będzie. Tutaj, aha. Hold there! Get back here! He's legging it! Come back, yo! No co, ja z nim mogę otworzyć. Okej, tu nie ma żadnego przejścia. Musimy sobie wejść chyba, tam na górze są chyba strzelcy, o ile ja dobrze pamiętam, tak jest, widzicie? Tam jest strzelca.
tutaj takiego drugiego nie mamy. Tam gdzieś jeszcze jeden powinien być. Tak jest, jest drugi. No i nie mogę wyjść, ale patent. Jakbym się przewracał. Poczekajmy, zobaczymy, w którym kierunku idzie. Muszę popatrzeć jego system chodzenia. Dobra, wzrok orła. Go nigdzie tutaj. Jeszcze chwila i mi strzałek zabraknie. Ktoś jest, tylko go nie widzę w ogóle. Dobra, schodzimy. Znów to samo, musimy wyczuć, w którym momencie mamy atakować. Nie mogę teraz, bo zrobię hałas. Odwraca się, mogę teraz. Ci nic nie widzą. No i co? Chłopie, idziesz tam, dobra. O to chodziło. No tak już tu, no cały czas mi wskakuje na górę, nie wiem dlaczego. To jest takie jakieś dziwne po ścianach. W późniejszych asasynach, których grałem, to jest dosyć podobnie. To jest jakiś taki mały margines, jakiś chyba tolerancji i błędu, żeby do zrobienia. Dopiero w Odyssei już tak to nie jest częste, ale też się zdarza, bo mnie wkurzało bardzo często. I mamy, to jest on chyba. Właśnie. Odszukaj. Mamy odszukanego i zabij go. Zabić go możemy na 5 sposobów. Najlepiej byłoby go tak, żeby go nikt nie widział, że go zabijamy. Sterowanie tym naszym to jest naprawdę bardzo ciężkie. Why?
they hang over me like a leering crow to see an old man suffer? You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Retribution, I suppose. You absurd cutthroats and your precious philosophy. You live in the world, but you cannot make it move. You mistake my motive, old man. I'm only after a bit of coin. As was I, lad. As was I. Heads up, Kenway! I found your man! I remember you. The Templar from Havana. I'm no Templar, mate. That was just a ruse. We've come here to save your ass from this slaver. Save me? I work for Mr. Prince. Well, then he's a poor man to call master. He meant to sell you out to the Templars. Oh, you can't trust anyone, it seems. Co, musimy uciec teraz, tak? Robert! Let's move, Kenway. Run! See you on the other side. I can get it from you here. You get back here. Damn it! I've got a shot. Starts lined up, dog. Fish in a barrel. No, co jest? Oczywiście ci się wszyscy odnowili tutaj. Te pieprzone, bo to inaczej nie można nazwać stogi. Zostanie anonimowy teraz, tak, zostanę anonimowy jak ucieknę tędy. No i spotkaj się z Jamesem Kidem jeszcze raz. Nie wiem po co tak tego wszystkiego. Mamy bardzo długą drogę, żeby do niego dojść. Gdzie ten chłopak się schował? No inaczej, ta dziewczyna. Jeżeli jest jeszcze na terenie, nie, jest obok. Spokojnie, to sobie tam dojdziemy. Chociaż już mamy dużo czasu. Słuchajcie. Spotkamy się w następnym odcinku. Główne zadanie żeśmy wykonali, czyli wszystko to, co jest najważniejsze, mamy zrobione. Zaraz tu w sklepiku uzupełnię sobie strzałeczki i inne rzeczy, bo nie wiem, co następne nam tutaj los przyniesie i co będziemy dalej robić. Ale w tym miejscu, po takiej dosyć szybkiej i skradankowej, szybkie to takie pojęcie względne, ale ja mówię o tym, że dynamiczna akcja, no sama ucieczka końcowa, i skradankowy taki odcinek w sumie. Nie pływaliśmy po morzach i oceanach, więc jest jedną rzeczą, też coś innego nam wypada, ale bardzo fajne. Dziękuję bardzo, kłaniam się.